Spotkaj pingwiny Humboldta w śląskim ogrodzie zoologicznym. Skąd wzięła się nazwa pingwina Humboldta? Zostały nazwane na cześć przyrodnika Aleksandra von Humboldta, podobnie jak zimny prąd Humboldta, który przepływa wzdłuż ich naturalnego otoczenia. W przeciwieństwie do gatunków Antarktydy, ptaki te występują tylko wzdłuż burzliwych wybrzeży Pacyfiku Peru i Chile, żyją w gniazdujących koloniach na wybrzeżach. W nocy zwykle śpią w norach, chociaż niektóre pingwiny wolą pozostać na zewnątrz i mogą spać stojąc lub na boku. Pary wybierają partnera na całe życie. Chociaż są na ogół monogamiczne, w rzadkich przypadkach samica zaprasza innego samca do krycia. Krycie poza parą jest zawsze inicjowane przez samicę. Młode pingwiny gromadzą się w szkółce, podczas gdy rodzice wybierają się na ryby. W niewoli pary homoseksualne, samców i samic czasami przejmują odpowiedzialność za wychowanie potomstwa. Każdy osobnik można rozpoznać po małych czarnych plamkach na brzuchu. Każda kropka jest wyjątkowa, jak odcisk palca, dzięki czemu można odróżnić pingwiny. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest solidny czarny pasek na piersi, który pomaga odróżnić je od pingwinów Magellana. Twardy pasek na klatce piersiowej pomaga również odróżnić dorosłych od młodych, którzy mają ciemniejszą głowę. Dorosłe osobniki mają różowy obszar wokół dzioba, co odróżnia je od innych gatunków pingwinów. Pingwiny to nielotne ptaki zaprojektowane do latania w wodzie. Mają opływowe ciała przypominające torpedy i skrzydła zredukowane do mocnych, sztywnych płetw, które pomagają im szybko poruszać się po wodzie. Mają płetwiaste stopy i nogi osadzone daleko z tyłu ciała, a ich nogi i ogon służą jako stery do sterowania podczas pływania. Nurkując w poszukiwaniu ryb, pingwiny Humboldta mogą nurkować na głębokość 150 metrów i pozostawać pod wodą do 18 minut oraz pływać z prędkością do 15 mil na godzinę. Kiedy ptaki potrzebują przerwy w kąpieli, schodzą na brzeg. Poruszanie się po lądzie nie zawsze jest łatwe. Części ich siedlisk obejmują skaliste nadmorskie klify. Na szczęście zwierzęta mają wbudowany sprzęt wspinaczkowy, używają ostrych pazurów na swoich łapach, aby przylgnąć do skał, poruszając się po nierównym terenie. Zwierzęta również wykorzystują swoje umiejętności wspinaczkowe, gdy muszą przedostać się przez lwy morskie, które wygrzewają się na słońcu i blokują im drogę do oceanu. Lamparty morskie, foki, lwy morskie, rekiny i orki polują na dorosłe pingwiny. Jaja i pisklęta są drapieżne przez ptaki, węże i lisy. W niewoli pingwiny Humboldta mogą żyć do 30 lat. Dziękuję za oglądanie.